kolejny odcinek Urokiego Dogiego Baby. Witam was, kurczę, już w drugim odcineczku z tej przepięknej, przedcudownej gierki. My lecimy dalej, nie zatrzymujemy się, od razu nagrywam ten odcinek po poprzednim. No i wyruszamy sobie dzisiaj do poziomu rynek. I później jeszcze sobie zrobimy oczywiście bossa i przejdziemy tą latającą planszę, co musimy latać na czas i tak dalej. I jeszcze może wyczyścimy główny drugi świat z tego głównego poziomu, rozumiecie, o co chodzi. Ej, bumperem mogę sobie też takie coś robić, ej, to fajnie. Aj, można nawet krzyżakiem grać. Czego się dowiedziałem? Gra działa w 30 FPS-ach, niestety, nawet jeżeli jest się posiadaczem PS Pro, czy PS4 Pro, to niestety 30 FPS-ów. Trudno, ale i tak dobrze się nagrało, dobrze się wyrenderowało. Pierwszy mój odcinek nagrywany z konsoli chyba wyszedł bardzo dobrze. Nils. Witamy na rynku, Spyro. Rozpocznij eksplorację od poszybowania do obszaru z bykami. Trochę się teraz porozglądaj. Jak powiedział, że witamy na rynku, to mi się kojarzy taki bazar, gdzie wiecie, babcie łażą, no nie o trzeciej w nocy, bo już przeceny są, bo już tam się rozkładają i tak dalej. Ach, masakra. Rynek. Właśnie, punkty umiejętności. Wszystkie byki utknęły. Okej, czyli jak rozumiem, muszę zaszarżować na te byki, bo pamiętam, że z tymi bykami dało się właśnie coś takiego zrobić, że jeżeli wbiegnę w nie, what the fuck, ta kamera, jak wbiegnę w nie, to wtedy one utykają. Okej. A czy one przypadkiem po chwili nie zejdą z powrotem? Tego akurat już nie pamiętam. Spoko, spróbujmy tak. Ewentualnie to będzie jakieś takie wyzwanie czasowe, żeby jak najszybciej te byki przygnieść do ziemi, że tak powiem. Ale spoko. Rynek, bardzo fajna plansza, taka krótka. I tutaj pojawiają się już pierwszy raz skrzyneczki, które musimy, na które musimy zionąć ogniem, żeby kryształ wypadł w górę, diament wypadł w górę i dopiero mogliśmy go zebrać. Drugi smoczek, Devlin. Hejka. Tort. Dzięki, Spyro. Niemiłosiernie spędział mnie czubek skrzydła. Wiesz już, że aby szybować jak najdalej, trzeba w tym skok, jest się w najwyższym punkcie skoku. Ja to doskonale wiem, brachu. Kurczę. O, El Matador, siema. Byczek. O! Co, żeś we mnie nie trafił? Dobra, ale nie mogę drugi raz w niego zaszarżować, bo wtedy bym musiał powtarzać poziom. Na, jajuszko oczywiście słyszę, pana jajcarza. Czyli musimy jajko znowu zebrać w tym poziomie. Tych jajek jest, jak pamiętam, a nie wiem, nawet z 12, z 10 w całej grze. Chyba tak. A jeszcze drugi byk. Dobra. Pierwszy raz obrywałem. O, tak nie wolno. Dobra, na razie was zostawiam, bo ja się boję, że zaraz któregoś zaatakuje niechcący Alvar. Spyro! Nie widziałeś tu gdzieś gościa ubranego na niebiesko? To złodziej! A, jajcarz. Ukradł smocze jajo! Musisz go odszukać i odzyskać jajo! Leć migiem! Zaczynam opadać sił! Czy on miał kiełbasę z tyłu? Tutaj miał takiego fajnego szaszłyka i kiełbasę na ogonie. No spoko. Te postacie mi się naprawdę podobają. Już tutaj jest wyjście, jak widzicie. Siema, stary. Ej, dobra, byki się utrzymują. Czyli nic takiego nie muszę zrobić. W ogóle ile diamentów? 105. Czy jak przytrzymam dłużej opcję, to nie. Nic się nie stanie. Okej. Okay. Muszę uważać, żeby ich nie zabić. Ale kurczaki jak najbardziej. Bo Sparks iskierka będzie miał żyćko. I tutaj trzeba wskoczyć. I zajmijmy się tobą. Gdzie on jest? A myślałem, że dam radę go tak zabić. Ojeju, i znowu od zera muszę. Chyba sobie ktoś jaja robi. I tyle skakania. Kurczę, jeszcze i tak będę musiał wrócić po diaksy. To jest najgorsze. Ale sterowanie jest intuicyjne, naprawdę. Ale jeszcze i tak trzeba się odzwyczaić od tego z poprzednich części. Coś ten Spyro nie jest zwrotny za bardzo. Mam cię!
Mam cię. Trochę spadłem i znowu muszę iść na górę. Super. Ale to już ostatni raz. Jajuszko zebrane? Zebrane, tak? Wziąłem, dobra. Myślałem, że jeszcze muszę je gdzieś podnieść czy coś. Byczki się nie ruszają, okej. Okay. Co najważniejsze, z przeciwników tej części gry nie dostajemy kryształów, więc ja nie muszę zabijać wszystkich... Nie muszę zabijać wszystkich wrogów, żeby na przykład zrobić sobie na 100% grę. Po prostu mogę te byczki już zostawić. O ty kurcze! Ojojoj, coś nie mogę wskoczyć. No to jeszcze raz, może z rozpędu? Przecież mi się udawało. Dobra, udało się. I teraz na spokojnie mogę sobie wszystko zebrać. Faktycznie, mniej zwrotny jest ten Spyro. A tu jeszcze coś było. Ale mi to aż tak nie przeszkadza. To jest kwestia przyzwyczajenia. To wiadomo, że po 20 latach nie zrobi się wszystkiego tak naprawdę jeden do jednego. Tak jak było tu właśnie z oryginalną trylogią. Tak samo z Crashem. Okej, to już wszystko, to zostało mi tylko tutaj, o ile nic nie zgubiłem po drodze. Zdobyto punkt, zawaliście, udało się, wszystkie byczki, a niech sobie tamte siedzą. I dycha, i wszystko, i smoczek, i możemy iść do domu. Wow, Thor! Dziękuję, że mnie uwolniłeś, Spyro! Twój postęp możesz sprawdzić, zaglądając do przewodnika w menu pauzy. Dzięki za info, ale ja już stąd idę. Rynek ukończony. Yeah! No to został boss i latająca plansza. 7 minut do tej pory, jest dobrze. Powrót do oświeceni. Te plansze, te nazwy plansz. Czemu musieli je tłumaczyć? Czy no zrozumiałe, bo dzieci, prawda, no... Dziecko 6-letnie, które zagra w tę grę, nie powie: o, pokonałem Gnastiego Gnorka. Tylko tam Gnośnego, czy jak mu tam Gnorka, prawda? Ale cóż zrobimy? Trzeba się nacieszyć tym, że w ogóle mamy ten remaster. Wow, czekałem i nie mogłem się doczekać, jednak jest. Dobrze, czyli idziemy najpierw w tym kierunku. Bo to się już powinno otworzyć. Si, senior. Już uratowaliśmy chyba tam z 15 smoków, więc siłą rzeczy moglibyśmy już iść do następnego świata, ale na 100% ludziska, na 100%. Konfrontacja, twierdza Dyrki. To się po angielsku nazywało toasty chyba. Twierdza Dyrki. Dobra, ale tutaj muszę pamiętać na te pieski. Te pieski przy czarodziejach, one są na dwa razy do strzelenia. Okej, okay. Ale przez to, że mogę szybciej chyba atakować ogniem, zionąć ogniem. To jednak będę dawał radę je zabijać, spoko. Dobra, poleciał. Nie chcę za bardzo obrywać. Au, a jednak. Dobra, gałka. Tym się rolowało, okej. Okay. No to jeżeli będę się rolował, to ona spokojnie będę ich zabijał. No to luzik. Diaksy. Jeszcze tutaj są dwa. Aha. Więcej tutaj nie widzę. Jest minimalny motion blur i w połączeniu z 30 FPS-ami czasem się wydaje, że może klatkować, a może czasem spada poniżej 30, ale nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Patrzcie na to. Nie wiem, co ja właśnie robię. Dobra, udało się. A tego w ogóle nie trafiłem. Okej. Na byle jak, ale się da. O to chodzi. Muszę uważać, być ostrożny, bo te pieski są tragiczne. Jeszcze ty. Siema, zaraz smoczka uratujemy. Bum. I tutaj jeszcze w lewo jest taki malutki korytarzyk na zewnątrz, gdzie też będzie... Nie, nie będzie smoka, ale będzie... O Jezu! Au! Nawet nie miałem miejsca, żeby się... To było na farcie. Nie miałem miejsca, żeby się przerolować, więc wiecie. Dobra, tutaj wszystko zrobione. Tu będzie 100 diaksów, jak dobrze pamiętam.
Więc na luzie, zaraz już boss pokonany. Nevin. Hejo. To był z trailera. Straszny Gnork powierzył kontrolę nad naszą krainą swemu najokrutniejszemu sługusowi. Dawać go! Pewnie wrzucę go na ruszt. Uważaj, Spyro. Dyńka ma w zanadrzu sporo sztuczek. Dyńka. Jesus. Dyńka siema. Dobra, nie obrywam. To jest głupia owca przebrana za to. Okej. To też jest sposób w sumie. Czy ona by mnie potrafiła tą kosą zaatakować? No patrzcie, to jest głupia owca. Chyba nie, ale... To też jest sposób. Dobra, psy już wszystkie po robocie, ty też. Dawaj mi wszystko. Przypalony tost. I to już będzie koniec tego poziomu. W końcu. Dwie dwójki pewnie. No oczywiście, że tak. I 100%. Zrobiony cały poziom. Fuck yeah. Już prawie pierwszy świat zrobiony. O, jak milutko. Milutko na serduszku. Że mogę w to grać. Czas tak nieubłaganie dobrze mija. Powrót do oświeceni. I jedziemy teraz jeszcze ten latający głupi poziom. Tych flight levels nie za bardzo lubiłem, jak grałem. Czy to kiedyś, czy to nawet teraz. Bo to jeszcze z tym sterowaniem, co teraz będzie. O matko boska, to ja będę bawił się długo. Słoneczny szlak. Zróbmy to. Prep. Chyba muzyka nie jest za cicha, mi się wydaje. Fajnie zrobili nawet te chmury w tle. W sensie trochę taka prostota, no nie, że to nie jest jak na PS1 takie, bo tutaj w 2D i w ogóle, ale to są wciąż arty i tak dalej. Mi się to podoba. Tak czy siak. Dobrze, co na wstępie? Ja jak pamiętam zawsze robiłem beczki. O kurde, te flighty będą... Masakryczne, a ja nie chcę takiego sterowania. W sensie oś X, Y na odwrót. Dobra, teraz mogę się zabrać za beczki, znaczy za skrzynki tutaj. Leć. Okej, czasowo chyba nieźle. Naszym zadaniem jest rozwalenie właśnie takich czterech rzeczy. Uj, jaki trik zrobiłem, ej, mi się to podobało. I teraz tutaj w lewo są te bramki. O Jezu, ja będę musiał naprawdę zmienić sobie tą kamerę. Że jak biorę gałkę w dół, to ja chcę w dół lecieć, a nie w górę. Ale może sobie damy radę. Gdzie kolejna? Tutaj kolejna, jeszcze 5 bramek. Nie jest źle. Jest bardzo dobrze, bo tutaj zaraz te panowie w samolicikach będą. Okej, okay, teraz możemy się za nich zabrać. Dobra, damy radę. Na spokojnie. Z dużą rezerwą czasową. Za pierwszym razem, ale jajca. I tutaj jeszcze dwie ostatnie bramki, a tylko żebym wpadł. To ja bym się normalnie pociachał. Jest! Zrobiony cały poziom. Szybciutko i bardzo prosto. Boję się, jak z następnymi planszami będzie, ale... Ale nie martwię się o to. Minuta 45. Nieźle. Ciekawi mnie, czy są trofea... Bo jeszcze nie patrzyłem w osiągnięcia, prawda? Ciekawi mnie, czy są jakieś trofea właśnie za... Nie wiem, jeszcze lepszy czas? Poniżej minuty 40? Nie wiem, ale na razie tego nie będę sprawdzał, ale i tak czy siak, jeżeli przejdziemy całą grę, mam na zielono pada, o kurde. A będzie mi kluczować, o, ale jaja. Jeżeli nam się uda przejść na 100% całą gierkę, to oczywiście jeżeli będą jakieś tam osiągnięcia brakowały nam do ukończenia wszystkiego, to będziemy to robić w dodatkowym odcinku na przykład. Baloniarz!
widzę, że nie marnowałeś cennego czasu, Spyro. Teraz, jeśli chcesz, ruszaj do Krainy Strażników Pokoju. Gotowy do podróży? Tak, do Krainy Strażników Pokoju. O kurde. Bum! Pierwszy świat zaliczony w 100% ludziska. Jeszcze chyba 5? 5? 5 i 6,5? Nie. 5,5 chyba świata jeszcze zostało. Bo jest chyba 6 światów i ten Gnastiego. Kurde, nawet nie pamiętam. Nawet nie pamiętam. Nie, wydaje mi się, że jest ich 5 i jeszcze ten 6 Gnastiego. Gnorka. Tego gnaśnego Gnorka. No dobra, niech się ładuje. Czy w ogóle mogę zjać ogniem tutaj? Nic nie mogę, jak jestem w balonie. No trudno. Jest na razie 15 minut. Ej, całkiem szybciutko. Jak na drugi odcinek, prawda? Gdzie jest muzyka? A, dopiero teraz. O, muzyka bardzo dobra. W ogóle jeszcze się upewnimy. Tam wszystko mamy. Ta, na stówę wszystko. Okej. Okay. Strażnicy pokoju. Zagoń 6 gnorków do namiotów. Okej, okay, oni będą uciekać przed nami do namiotów. Spoko, zrobię to. Postaram się. Tytan uratowany. Witaj wśród strażników pokoju. Zobacz, co zrobili ze skarbem, który nam ukradli. Proszę, odzyskaj go, Spyro. Znaleźć skarb robi się. Luzik robi się. Ile tutaj diaksów do zdobycia? 200. Jedno jajko i 3 smoczki. No dobra. To było nie fair. O, wpyte, ale to pięknie wygląda. Ty nie pójdziesz do namiotu, na pewno. Ja potrzebuję te kurczaki. Kolejny, co nie pójdzie do namiotu. Tam widziałem jednych, co pójdą do namiotu. Zaraz się zajmę diaksami. Gdzie jest Spark? Przecież... Co? Przecież rozwaliłem kurczaki. O, zamienił się. Luzik, jedz kolejnego. I jedz kolejnego. O, już jesteś złoty, dobra, już. To coś mnie ominęło. Wow, super to wygląda. Fajny świat, fajny. Tutaj coś należy? A, to tylko taki efekt, okej. Okay. Tam już będziemy mieć pierwszy świat. Jak on się nazywa w ogóle? Wyschnięty kanion. Dry canyon. Zagonić ich wszystkich mam? Jak ich zagonić? Czy mam jednego z nich? Okej, okay, 3. Jest! Jest, udało się. Super. Ale jajca. Ale jajca. Pokaż mi tyłek. A ty się boisz. A ty pokażesz? Nie? Mi się wydawało, że oni pokazują tyłki. O, o! Co za głuptas. Masakra. Czyli to pozostawili z oryginalnej trylogii. Bardzo, bardzo dobrze. A to już było puste. Okej, okej. Tutaj mamy poziom. Miasto na klifie. Nie przyzwyczaję się. Ale do samej rozgrywki już się na pewno przyzwyczaję. Dobra, smoczek kolejny, Magnus. Cześć Magnus, hello. Ej Spyro, Iskier, ta ważka świetnie sobie radzi w roli twojego opiekuna. Pilnuj, by nie zabrakło mu sił. Najlepiej karmiąc go dużą ilością motyli. Spoko, dzięki za radę. Dam mu kurczę jakiegoś kurczaka z KFC, to na pewno się naje. Okej. Okay. Czemu Spark z tego nie chciał zabrać? To ja nawet sam nie wiem. Czy tutaj już wszystko uzbierane, panie? Wydaje mi się, że tak, ale... A, nie. Ha, jednak nie. Oczywiście, że nie, bo to jest tak sprytnie poukrywane. Bo oczywiście, że ja się zająłem tymi gnorkami małymi. A tu jeszcze jesteś. A co to jest? Twierdza... Draluźnego? Dra? What the fuck? Jak to...
Nie, twierdza dra luźnego. Aha. To może jakaś gra słów czy coś. Pff, nie wiem, tu jest, widzę, już do rozwalenia za pomocą armaty. Ej, wy jeszcze tu byliście, lol. No hej. I chyba już tutaj jest czyściutko, wydaje mi się. Ale to tylko mi się wydaje. Teraz musimy... Trafi? Trafi. I w skrzyneczkę. I w tą. I dziękujemy. Ops. Tu jeszcze widzę. No, nie chcę przegapiać żadnych. Tu czysto się wydaje. No dobrze. Jeszcze musimy na pewno na drugą stronę sobie przejść. Właśnie dlatego rozwaliliśmy skałę. Tu jeszcze widzę. Kurde, tak jest poukrywane ta trawa. O! What the fuck? Nie, ja też nie słyszałem dźwięku przed chwilą. Lol. Oj, żebym nie wypadł. Nocny szlak. Jakie to zrobiłem, to ja nawet nie wiem. Nocny szlak to jest kolejna plansza, w której musimy latać. Ale na pewno ją w następnym odcineczku zrobimy. Tutaj, żebym nie wypadł. A jeszcze tam będę musiał przejść. Okej. Okay. Tutaj zaraz się poganiam o jajuszko. Ostatnie tutaj. To się poganiałem. To ładnie, kurczę, poganiał się ze mną. Zależało mu na tym. I klucz będzie, tak. Gunnar, hej. Dobra robota, Spyro. Oby tak dalej, a z pewnością wykonasz powierzoną ci misję. Misję? Nie wiedziałem, że to jakaś misja. Rób swoje, przypiekaj zbirów i zbieraj kosztowności. Luzik. Podoba mi się to. Nie mogę tutaj wpaść do tej lawy. Okej, okay. 173. Czy jeszcze tutaj coś zostało? O, biedny kaktus. Jednak nie. A się otrzepuje. Nie, wydaje mi się, że już tutaj nic, tylko zostaje mi przejść tędy. Sparks, pomóż mi ewentualnie, wskazujesz mi już tylko tam, mam nadzieję. Dolecę. Uff, udało się. No, no to wiadomo. Kurde, chciałem dwa naraz. Nie, to już tu będzie dycha, na bank. Dawać mi to w dychę. 200, wszystko zrobione. Kolejny poziom ukończony w 200%. No, super. Udało mi się i słuchajcie, ludziska, w kolejnym odcineczku idziemy do wyschniętego kanionu, więc mam nadzieję, że ten się spodobał. Zostawcie łapeczki, zostawcie komentarze, jak oceniacie do tej pory grę. Obecny dźwięk, czyli z trylogii tej zremasterowanej oraz polskie dialogi, bo mi się nawet podobają. Trzymajcie się, see you later.